Cześć, witajcie na moim kanale, nazywam się Lexi. W dzisiejszym odcinku Janek wymyślił jakiś quiz dla mnie. Nie do końca jestem pewna, jakiś religijny czy świąteczny? Świąteczno-religijny. Okej, okay. Nie żeby się chwalić, ale jestem i świąteczna, i religijna, więc mam nadzieję, że w czymś będę miała 100%. Pamiętacie, my często robimy jakieś quizy i nigdy nie udało mi się jeszcze uzyskać 100%. Może dzisiaj będzie ten dzień. Rozwiązywujcie razem ze mną, zobaczymy jak wam pójdzie, jak bardzo świąteczni wy jesteście. Okej, okay. Let's go. Opis Bożego Narodzenia z aniołami, pasterzami i dziecięciem. W grodzie znajdujemy... Wow, what language are you speaking? W grodzie, opis. Opis Bożego Narodzenia z aniołami, pasterzami i dzieciątkiem w grodzie znajdujemy w jednej z czterech Ewangelii. Kto jest jej autorem? A. Mateusz, B. Marek, C. Jan, D. Łukasz. Ja bym powiedziała Jan. Zastanów się. Dobra, czyli nie Jan. Czyli nie Jan. Mordo, to mi nic nie mówi. Nowy Testament to pisał o czym? Wiem, że Jan, w sumie Jan pisał o zmartwychwstaniu i o tym wszystkim, więc może nie Jan. Łukasz... Pamiętasz, chciałaś mieć 100% test na pierwszym pytaniu. Czekaj. Dobra, nie no, ty nie mam pojęcia, ja bym musiała tutaj zgadnąć. Mam 33% szansy, że zgadnę, bo Jan już odpada, bo ty co Janek powiedział. Dobra, Łukasz, Marek i... Moja ostateczna odpowiedź to Łukasz. Dobrze. Let's go! Ej, lecimy po 100% mordeczki! Tak, zobaczymy. Ale są jeszcze, wiesz, takie bardziej kulturowe. Nie no, chłopie, jeśli będą takie pytania jak teraz, to... Jak wiadomo, Jezus przyszedł na świat w Betlejem. Mhm. Co oznacza ta nazwa? A. Dom chleba, B. Dom Boga, C. Dom Mesjasza. Pisałem przed tobą jeszcze przecinkiem, jak znać się na religii, jak ci idzie z pytaniami. Aha. Ja będę musiała iść z odpowiedzią A. Dom chleba. Dobrze ci idzie, dobrze. Mędrcy ze wschodu przyniesie dzieciątku trzy dary. Mirę, kadzidło i A. kosztowności, B. złoto, C. lekarstwo. B. złoto. Dobrze. 100%, proszę 100%. Państwa. Lecimy po stówę. Tylko stówa nas zadowoli, nic innego. A jak nie będzie stówy, to co? To ja... Król Herold... Herod, przepraszam. A, dobrze. Król Herod, który bał się, że nowonarodzony król strąci go z tronu, kazał zamordować wszystkich chłopców urodzonych do drugiego w Betlejem. W jakim wieku były ofiary rzezi niewinnych? One miały do 2 lat. Hey, you see that? You see that? Dokąd uciekła święta rodzina przed Egipt. Herodem? Dobrze! Tylko stuwa. Mam 21. Znaczy 20 pytań i jedno, żebyś odsłuchała. O nie, 20 pytań to jest dużo fest. Jest. W jaki sposób Pan Bóg ostrzegł Józefa przed Herodem i nakazał mu... Sen. Nie dokończyłem pytania, ale we śnie. Tak. Z jakiego kraju pochodzili trzej mędrcy? A. Z Indii, B. Z Egiptu, C. Z Persji. Sumienie, mózg mi podpowiada, żebym powiedziała C z Persji. A sumienie co ci mówi? We three kings of Orient. Jest piosenka o trzech mędrcach, czekajcie. Bearing gifts we travel so far. Westward leading, still proceeding. Westward leading. Oni szli west, north, east, south, west. Czyli tu był Izrael, a ich państwo było gdzieś tu. I tam było Indie, Persja. Indii, z Egiptu i z Persji. Fuck. Egipt ja bym odrzucił. Chociaż oni podpowiedzieli Maryi, żeby uciekała do Egiptu. Ale oni nie ale byli. Ale z jakiego kraju pochodzili? No właśnie, ale oni nie byli chyba z Egiptu. Okej, okay, odrzucam Egipt, zostaje Persja i zostaje. I zostaje Indii. Persja. That one was close, ladies and gentlemen. That one was close. Gotowa? Na 8 pytanie.
Dlaczego święty Józef z Matką Bożą ruszyli w drogę z Nazaretu do Betlejem? A. Otrzymaj nakaz we śnie. B. Żeby wypełnić proroctwo. C. Bo cesarz ogłosił. Bo cesarz ogłosił, musieli spis ludności. Tak, tak, spis ludności był i oni musieli iść tam, gdzie urodził się, skąd pochodził głowa rodziny, czyli święty Józef, i święty Józef był z tamtej okolicy, więc tam wrócili. Dobrze. Powiem ci, że dużą wiedzę masz. Żydzi przywiązali duże znaczenie do genealogii. Z czyjego rodu wywodził się Jezus? Dawida. Jest taka odpowiedź? Oh my god! Ja ci pomyślałam. Janek! Dzieciątko otrzymało imię Jezus, które oznacza Bóg zbawia. W którym dniu po narodzeniu? What? A. 3. B. 6. C. 8. D. 9. Tutaj bym musiała zgadnąć, czyli mam 25% szans, żeby zgadnąć. I ja bym tutaj... W Biblii bardzo dużo przewija się liczba 3. Ty, że 3 chcesz dać? Czy jesteś pewna? W Biblii Pan Jezus miał 33 lata, 3 dni po 3 dniach zmartwychwstał. 3... Dobra, damy 3, no. No! Co tam było? 8 dnia. Ale już będziesz wiedziała, że 8. Już będziesz mogła zabłysnąć na Wigilii. Do tradycji Bożego Narodzenia należy śpiewanie kolęd. Najpopularniejsza z nich, Cicha Noc, ma przeszło 200 lat. Gdzie ona zapisano? W Krakowie, w Oberndorf, w Zillertal, w Oberndorf. To brzmi niemiecko. Tak, albo tu też jest takie dziwne, Zillertal. Pisze się Z-I-L-L-E-R-T-A-L. B. W Oberndorf. Tak. O, oh, thank you. Najstarsza polska kolęda pochodzi z 1424 roku. Jaki nosi tytuł? Zrób bądź królu anielski. B. Anioł pasterzom mówił. C. Chrystus się nam narodził. W tym pierwszym tytule jest szyk przestawny, a kiedyś stosowano szyk przestawny. Więc ja dam odpowiedź A. Zdrów bądź król anielski. Tak. Dobrze. Ja! My nie! Bardzo popularna polska kolęda. Bóg się rodzi, moc truchleje. Ma melodię i rytm tańca. Jak to, jaki to taniec? A. Kujawiak. B. Oberek. C. Polonez. Nie, no odrzucamy Polonez na pewno. Nie, kompletnie nic mi nie mówią te dwie pierwsze nazwy, więc tutaj mamy 50% szansy, żeby strzelić. Poczekaj, Polonez? Dobra, ja zgaduję odpowiedź. Brze! A? Polonez! Polonez? Polonez. Bóg się rodzi. Jest! Okej. Okay. Mostru chleja. To też było dla się trudne, bo ty też się pewnie uczyłaś po angielsku. No nie, ja w ogóle nie wiedziałam czego od tego to pytanie. Który święty upowszechnił zwyczaj stawiania szoki ze żółbkiem? Z pasterza... Szopki. Szopki, no to jest jakiś błąd, czekaj. Który... Jeszcze raz, Kamila, wytnij to. Nie, 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 Kamila, przecież to co? Który święty upowszechnił zwyczaj stawania szopki ze żółkiem z pasterzami i zwierzętami na części na cześć dzieciątku? A. Franciszek. B. Tomasz. C. Bernard. C. Bernard. Fuck! Nie mówię, Franciszek. Franciszek ze syżu? Co? A tak ci dobrze szło. Znaczy nic nie wiem, chłopie. Co oznacza słowo Wigilia? A. Post. B. Czekanie. C. Czuwanie. C. Czuwanie. Dobrze! W Polsce tradycyjnie na Wigilię je się potrawę postną, w tym rybę, w Niemczech kiełbaski. A co jest potrawą wigilijną w Belgii? A. Owoce morza. B. Świnka morska. C. Wieprzowina. B. Świnka morska. Dobrze. Bo w Peru jedzą świnki morskie. Serio? No. Choinka upowszechniła się w Polsce w XIX wieku, ale ustawiono ją już w pierwszej połowie XV stulecia. W jakim kraju? A. We Włoszech. B. W Niemczech. C. W Austrii. Nie miałaś nigdy na tym?
We Włoszech jest mało choinek takich, więc Włochy mi tu odpadną. Niemcy, ja bym dała Austrię. Albo Niemcy, albo Włochy, kurwa. Okej, czekaj. Szwaby, Niemcy. Niemcy. Chodziłaś na język angielski? Znaczy niemiecki w szkole? No. Nie miałaś, jak był okres świąteczny, nie miałaś zajęć, nie rozmawialiście trochę o kulturze niemieckiej? Ale nie wyłapałam tego, że tam choinkę. Tak? No my mieliśmy, że z Niemiec pochodzi choinka i tam się uprzyjmy. Trochę teraz z kultury polskiej. W różnych miejscach w Polsce prezenty we wigilijnym wieczór przynoszą różne postacie. Jakie w Małopolsce i w Galicji? Galicja to jest też stary Kraków i Małopolska. A. Aniołek. B. Święty Mikołaj. C. Dzieciątko. D. Gwiazdor. Kto przynosi prezenty? Mm-hmm. To mi nic kompletnie nie mówi. Mamy 25% szans, żeby strzelić. I moja odpowiedź brzmi Gwiazdor. Tak. Gwiazdor jest na Śląsku, z tego co pamiętam. Czyli Katowice. Tam Gwiazdor przychodzi do domu i daje prezenty. A w Małopolsce i w Starej Galicji Aniołek. Serio? A u ciebie w domu to co? Mówiło się, że Mikołaj? Mikołaj. U nas, że Gwiazdor. Że Mikołaj 6, a Gwiazdor 24. Święta Bożego Narodzenia są od wieków inspiracją dla pisarzy, muzyków i innych ludzi sztuki. Kto skomponował Oratrium na Boże Narodzenie? A. Fryderyk Chopin. B. Stanisław Moniuszko. C. Jan Sebastian Bach. Jan Sebastian Bach. Brawo. Strzeliłaś? Nie. Nie? Widziałeś? Tak. O, skąd? Strzeliłam. Kiedy tradycyjnie zaczyna się wigilijna kolacja? A. Kiedy na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka. Mm-hmm. B. O 16. C. Kiedy odezwą się dzwony najbliższego gościa? Pierwsza gwiazdka na niebie. Brawo. Tak u nas było na chacie zaś. Brawo. Okej, bonus pytanie. Bonus pytanie, które wyratuje tamte i powiedzmy, że ci się wyzeruje. Nie, no już w głowie nie mam tego 100%. Puszczę ci coś parę sekund. Mhm. I będziesz musiała powiedzieć, co to jest za kolęda. Cicha noc. Dobrze. A ja mam tylko powiedzieć, jaka to jest piosenka? Tak. Aha, myślę, że artysta! Nie. Bo, czy możesz powiedzieć, co to jest koleś, ale mam nadzieję, że zgadniesz. No pewnie nie. Arka Nora. No jego. Nie. Dobra, słuchajcie, napiszcie w komentarzu was wynik, czy wyście przebili mnie. Jeśli ktoś mnie przebił, to zostawię wam lajka pod komentarzem czy coś. Bardzo dziękuję za oglądanie, I love you guys so much i Merry Christmas. Może już mówić Merry Christmas chyba, nie? Czy nie? Czy dopiero w dniu świąt się w Polsce mówi? Wesołych świąt? Powiedzmy, że już wesołych świąt. Wesołych świąt. Love you guys so much. Bye!